W życiu codziennym spotykamy się z trzema stanami skupienia materii, ze stanem stałym, ciekłym i gazowym. Wyróżniamy jeszcze czwarty stan materii zwany plazmą, ale na razie jeszcze nie będziemy o nim mówić, tylko o tych trzech, które są nam bliskie dzięki codziennemu doświadczeniu. Mamy taką intuicję co do stanów skupienia, że w najniższej temperaturze substancja jest w stanie stałym, następnie jak temperatura jest wyższa, to przechodzi substancja w stan ciekły, po czym gdy jeszcze ją podgrzejemy, to przechodzi w stan gazowy. No i tak na przykład nie całkiem typowa ze względu na własności fizyczne i chemiczne, ale bardzo nam bliska i niezbędna do życia woda może posłużyć nam za przykład. I tak, poniżej 0 stopni Celsjusza jest ona w stanie stałym, mamy kostki lodu. Powyżej tej temperatury jest w stanie ciekłym, natomiast powyżej temperatury 100 stopni Celsjusza jest w stanie gazowym, czyli mamy parę wodną. I teraz chcielibyśmy zrozumieć, jak to się dzieje, że substancje mogą znajdować się w różnych stanach skupienia i mogą przechodzić z jednego do drugiego. I chociaż, tak jak już mówiłam wcześniej, woda nie jest przypadkiem najbardziej typowym ani najprostszym, to będziemy się trzymać tego przykładu i zaczniemy sobie od przypomnienia budowy cząsteczki wody. Otóż zbudowana jest ona z jednego atomu tlenu i z dwóch atomów wodoru. Tutaj tlen z każdym z wodorów tworzy wiązanie pojedyncze. Tak, tutaj po jednym elektronie od tlenu i od wodoru uczestniczy w tworzeniu tego wiązania. I oprócz tego tlen ma jeszcze cztery elektrony walencyjne. Ale żeby tego było mało, to ponieważ tlen jest bardzo elektroujemny, jest jednym z najbardziej elektroujemnych pierwiastków, to niejako zawłaszcza on te elektrony należące do wodoru. W zasadzie może to tak trochę nieściśle powiedziałam, ale chodzi o to, że elektrony należące do wodoru spędzają średnio dużo czasu w pobliżu atomu tlenu, a mało w pobliżu atomów wodoru i przez to w cząsteczce wody ładunek jest rozłożony niesymetrycznie. Cząsteczka ta jest spolaryzowana. Tutaj od strony tlenu mamy cząstkowy ładunek ujemny, od strony atomów wodoru mamy cząstkowy ładunek dodatni. Dorysujmy sobie więcej cząsteczek wody. I teraz, ponieważ mamy ten nierównomiernie rozłożony ładunek elektryczny, cząsteczki wody z jednego końca są naładowane ujemnie, a z drugiego dodatnio, to między tymi różnoimiennie naładowanymi końcami różnych cząstek występuje przyciąganie elektrostatyczne. Zaznaczmy to sobie schematycznie takimi kreseczkami łączącymi, no, tylko najbliższych sąsiadów tutaj akurat pozaznaczałam. I teraz, kiedy temperatura wody jest niska, czyli innymi słowy średnia energia kinetyczna cząsteczek wody jest niska, to przyciąganie elektrostatyczne skutkuje powstaniem wiązań wodorowych, tak jak tutaj narysowałam. I wiązania te w przypadku, kiedy cząsteczki właściwie stoją w miejscu, mają bardzo niską energię kinetyczną, to są w stanie utrzymać taką sieć, taką strukturę w całości. I mamy do czynienia z ciałem stałym, czyli w przypadku wody z lodem. No a co się stanie, kiedy będziemy podwyższać temperaturę, podgrzewać układ, czyli zwiększać średnią energię kinetyczną cząstek? No, początkowo cząstki utrzymywane na swoich miejscach przez wiązania wodorowe zaczną wibrować, co sobie zaznaczymy tak, jak to robią rysownicy komiksów, przez takie kreseczki, może nie jest to bardzo naukowe, ale dobrze obrazuje sytuację. I im silniej cząstki wibrują wokół tych swoich początkowych położeń, tym bardziej jest prawdopodobne, że te wiązania wodorowe się zerwą i cząstki już nie będą pozostawać na swoich miejscach, tylko będą się tak obok siebie prześlizgiwać, wciąż trzymane jeszcze w miarę blisko siebie przez przyciąganie elektrostatyczne, ale już nie będą całkiem nieruchome. Wtedy mamy do czynienia z cieczą. Narysujmy to sobie. Ciało stałe to jest taka sztywna sieć. Ciecz to już nie jest taka sztywna struktura, ale cząstki wciąż się trzymają blisko siebie i się obok siebie prześlizgują. Natomiast kiedy dalej będziemy zwiększać energię kinetyczną cząstek, czyli podwyższać temperaturę układu, to cząstki będą się poruszać już na tyle szybko, że
nawet jeśli się przez chwilę znajdą bardzo blisko siebie, to się od siebie odbiją. Zderzą się po prostu, gdyż przyciąganie elektrostatyczne między nimi będzie zbyt słabe, żeby je utrzymać razem. Po prostu zderzą się i się rozlecą. I wtedy mamy do czynienia z gazem. I teraz ten obrazek pozwala nam intuicyjnie zrozumieć dwa fakty. Po pierwsze to, że gazy są rzadsze, mają mniejszą gęstość od cieczy, a zazwyczaj ciecze mają mniejszą gęstość od ciał stałych, chociaż akurat w przypadku wody nie jest to prawda, woda jest jednym z niewielu wyjątków. A oprócz tego trochę jaśniejsze staje się to, dlaczego gazów nie widzimy. Są one rzadkie, na danym obszarze cząsteczek gazu przebywa bardzo mało i dlatego oddziaływanie cząsteczek na światło jest dla nas gołym okiem nie do zaobserwowania. Natomiast bez trudu widzimy ciecze i ciała stałe. Ale ciecze bywają czasem przezroczyste, ciała stałe zresztą również, ale bez trudu możemy je zobaczyć. A teraz popatrzymy uważniej na to, jak to się dzieje, że substancje zmieniają swój stan skupienia i do tego celu narysujemy sobie tak zwany diagram fazowy. Tutaj na tej osi jest temperatura, a na tej dostarczone ciepło. I tutaj w takim kontekście bardzo często używa się pojęcia entalpii, oznaczanej symbolem H, czy też zmiana entalpii oznaczanej przez delta H. I co to jest ta entalpia? Jest ona bardzo blisko związana z ciepłem. Jest to bowiem tak zwana zawartość cieplna, czyli ściśle rzecz biorąc energia wewnętrzna układu plus ciśnienie razy objętość. Do naszych celów wystarczy, jeśli będziesz myśleć o zmianie entalpii jako po prostu o ilości ciepła dostarczonego do układu. I teraz zrobię taką małą uwagę, że często używamy bardzo różnych pojęć: entalpia, ciepło, energia kinetyczna, energia potencjalna. Tyle różnych pojęć w różnych kontekstach i że może to wywołać jakąś tam dezorientację. Ale żeby nie wpaść w panikę, to trzeba po prostu pamiętać, że są to różne formy energii. Wszystko są to formy energii, można je mierzyć w dżulach. Te różne nazwy na różne formy energii są po prostu potrzebne do tego, żeby było nam po prostu trochę łatwiej rozmawiać o różnych procesach. Dobrze, i teraz już wrócimy do naszego diagramu. Już zacznijmy od tego, że w jakiejś niskiej temperaturze mamy ciało stałe, na przykład trzymajmy się naszej wody, mamy lód w jakiejś temperaturze, dostarczamy mu ciepło i mierzymy temperaturę, widzimy, że temperatura wzrasta aż do uzyskania temperatury 0 stopni Celsjusza, czyli 273,15 Kelwina, a następnie, gdy dalej dostarczamy ciepło do układu, to temperatura przestaje się zmieniać. Jak tu na tym odcinku nasz lód się topi. Tutaj mamy lód, tutaj już mamy ciekłą wodę, natomiast tutaj stopniowo mamy coraz mniej lodu, a coraz więcej ciekłej wody. Kiedy nasz cały lód się stopi, mamy już tylko ciekłą wodę, możemy dalej ją podgrzewać, aż do uzyskania temperatury 100 stopni Celsjusza, czyli 373,15 Kelwina. O, i znów dochodzimy do punktu, w którym my dalej będziemy dostarczać ciepło, to temperatura się nie będzie zmieniać. I tu ma miejsce proces parowania. Mamy tutaj stopniowo coraz mniej ciekłej wody, a coraz więcej pary wodnej, aż w końcu cała nasza ciecz wyparuje i dalej naszą parę wodną możemy już tylko podgrzewać. Dalsze dostarczanie ciepła będzie skutkowało już tylko podwyższaniem temperatury. I tak, trzymając się przykładu wody, tutaj mamy lód, tutaj lód się topi, tutaj mamy ciekłą wodę, to już narysuję tak symbolicznie. Tutaj nasza ciekła woda paruje, a tutaj już mamy parę. Dobrze, to teraz zobaczmy, co się dzieje po kolei na każdym z odcinków. Otóż tak, na tym odcinku widzimy, temperatura rośnie, czyli jest zwiększana energia kinetyczna cząsteczek wody. I w tym momencie, tutaj w tym punkcie, wzrost energii kinetycznej zatrzymuje się, ale wciąż dostarczamy energii, wciąż dostarczamy ciepła. I co się dzieje z tą energią? Otóż jest ona wykorzystywana na zerwanie wiązań, czyli na zwiększenie energii potencjalnej przyciągania między cząsteczkami. Co to znaczy? Ze względu na różnoimienne ładunki na końcach, cząsteczki chcą być blisko siebie na tej samej zasadzie, jak na przykład ja chcę być blisko powierzchni Ziemi. Prawda? I teraz jeśli wysłać mnie w podróż samolotem,
umieścić mnie na przykład na wysokości 10 tysięcy metrów nad powierzchnią Ziemi, to będę miała dużą energię potencjalną. To znaczy, może zabrzmi to trochę drastycznie, ale gdyby mnie z tej wysokości samolotu wyrzucić, to potencjalnie mogłabym wykonać jakąś pracę. Na tej samej zasadzie, kosztem tego dostarczonego ciepła następuje zwiększenie energii potencjalnej cząstek względem siebie, to znaczy chodzi o to, że gdyby cząstki na siebie spadły, to mogłyby wykonać jakąś pracę. Dobrze, i tutaj ta energia potencjalna jest zwiększana aż do momentu, kiedy cała substancja przejdzie w stan ciekły i następnie cząsteczki cieczy uzyskują coraz większą energię kinetyczną kosztem dostarczanego ciepła, czyli jest zwiększana znowu temperatura, widzimy, temperatura rośnie, aż do osiągnięcia temperatury, w której ponownie dalsze dostarczanie ciepła powoduje zwiększanie energii potencjalnej cząstek i teraz cząstki oddalają się od siebie na tyle, że zaczynają już latać zupełnie, niemal zupełnie swobodnie i będą już tylko się zderzać, jeśli znajdą się blisko siebie, już się nie przyciągną, po czym dalej, mając już całą substancję w stanie gazowym, możemy ją już tylko podgrzewać, tylko zwiększać energię kinetyczną cząstek gazu. I teraz jeszcze taka uwaga na koniec, że w temperaturze 0 stopni możemy mieć zarówno lód, jak i ciecz, oraz w temperaturze 100 stopni Celsjusza możemy mieć zarówno ciecz, jak i parę wodną. To tylko tak mówię dla podkreślenia, że nie jest tak, że w konkretnej tej temperaturze mamy substancję w danym stanie skupienia. Znaczy zazwyczaj tak jest, ale akurat w temperaturze przemiany fazowej możemy mieć naszą substancję zarówno w jednym, jak i w drugim stanie skupienia. No, mam nadzieję, że ten filmik jakoś uzupełnił twoje intuicyjne rozumienie znanych ci z życia codziennego stanów skupienia materii. Zachęcam cię do oglądania kolejnych filmików, w których będziemy mówić m.in. o cieple topnienia, o cieple parowania, czyli o tym, ile tutaj ciepła trzeba dostarczyć. Będziemy na przykład rozwiązywać różne ciekawe zadania. Na przykład spróbujemy sobie obliczyć, ile lodu musimy wrzucić do napoju, żeby go schłodzić do takiej temperatury, jaka nam się podoba.